CGD City Productions. Bura pieprzona pisowska dyktatura skłoniła mnie do tego, by puścić kilka słów prawdę w stronę dyktatora kacza tego jazdra i Pokemonu pierdolonych jego, którzy odbierają nam Polakom wolność do życia swobodnego. Jak długo będziesz na ten pierdolnik pozwalał sobie, kolego? Jak długo jeszcze będziesz udawał ciągle śpiącego? Historia ponownie koło zatacza, kiedy bronią w obozach zagłady Niemcy zastraszali na wieś, a Bogu winnych za ścieki testowali. Teraz za hulajnogę duszą skurwysynom oddali. Czy naprawdę tego nie widzicie, czy tak strasznie tego nie rządu się boicie? Trójcie znowu skują nas Polaków na siebie, szczują na waszej naiwności, jak robotami sterują. O naszych dzieciach przyszłości chcą decydować, nowy polski ład pragną budować, wyborców za pieniążki kupować, los niewolnika wam zgotować, jeszcze o pomoc to folia, że będziecie uwolnić. Załóż maskę, zaszczyp się, jak nie posłuchasz, kara sroga spotka cię. Segregacji sanitarnej my Polacy mówimy stanowcze nie! Trybunał stanu pomału zbliża się. Nie szczepienie to przymusem, jesteście jak choroba zwana tyfusem. O dzieci naszych wara, bo spotka was surowa kara. Chodzi tak od kary, nie uciekniecie, nie uciekniecie. Za wszystkie krzywdy na niewinnych Polaka przed narodem już niedługo odpowiecie. Delta, alfa, omega nadchodzą. Adam z Mateuszkiem już odcierpia na Polakom ponownie zaszkodzą. Nagrody rozdają do eksperymentu medycznych, zachęcają kolejne miliony. W ten sposób naszych kieszeni podatnika wyciągają, a dzieciaczki z onkologii w szpitalach umierają. Pomocy od państwa nie dostają, rodzice zbiórki dla swoich kochanych dzieci otwierają, a ci skurwysyny ręką pieniądze na loterię kurwa przeznaczają. Galopuje ciągle nasz ruch publiczny, aż w końcu powstanie nasz bunt uliczny. Wyjdziemy swoją narodową siłę, pokażemy ty skurwysynów, czy korycie rada zawsze otrzymamy. Proste żyć pragniemy, o tą wolność walczyć będziemy. Przed nierządem się nie ugniemy, gdy będzie trzeba walczyć. Życie tobie ukochana, a ojczyzno dziś oddajemy. Życie oddajemy. Ciary, mary, hokus, pokus, Nostradamus, Mateusze przed ekranami. Kurwizy się pojawia, kłamstwa niewolnikom swoim ponownie opowiada, że wiruska tak strasznie w Polsce naszej się obawia. Rok temu inaczej, Mateuszku, szczekałeś. Może ci przypomnę, jak nosek swój wydłużałeś, wyborców swoich okłamywałeś. Cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii. I to jest dobre podejście, szanowni państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Historia was, kurwysyny, zapamięta o zbrodniarzach, którzy potraktowali nieświadomych Polaków jak zwierzęta na rzeź i dorce szczepionkami śmierci ludzi częstujące. Pamiętajcie zbrodniarze, społeczeństwo polskie już niedługo was ukaże za wszystkie krzywdy na Polaków wyrządzone. Za ręce krwią spalamione kości zostały waszą stronę właśnie rzucone. Tak, mury niewolnicze zostały obalone. Teraz posłuchajcie zbrodniarze, jak naród wam dziękuję. W końcu tak polski ład na krzywdzie ludzki się buduje.